Za takie paznokcie ślubne u mnie trzeba zapłacić 80 funtów. Są one przedłużone na szablonach, budyniowym białym żelem Nice Ice od Hessi. Będzie to świetna podstawa, abyśmy mogły stworzyć konstrukcyjnego boomera. Musimy jeszcze trochę dołożyć, żeby ten boomer był idealny i opiłować naszą podstawę. Wykonamy też zdobienie Princess Nails, gdzie znowu Hessi wychodzi nam naprzeciw, tworząc przepiękną złotą hybrydę. Żeby brokat był widoczny, dajemy troszeczkę przezroczystej bazy. A później lecimy już z budową. Wychodzi nam naprzeciw żel Wiki Wiki Pink. Ale uwaga, jest to żel dla miłośników paznokciowej jogi, bo jest to żel samopoziomujący. Teraz jeszcze nabłyszczymy i zobaczcie. Także paznokcie za 80 funtów zostały wykonane. Dajcie znać, czy dałybyście tyle za paznokcie. Dobra, no nie są złe. Ja na przykład lubię princes troszeczkę bardziej wycieniowany. No, bo tu widać taką ostre przejście. Ale to chyba jakiś stary wpieruny TikTok jest. Bo wydaje mi się, że Jola już teraz lepiej trochę pracuje. Czy nie wiem jak tu sprawdzić, z jakiego czasu z kiedy jest ten TikTok. Bo to chyba jest wpieruny stary, nie? Bo Jola wiem, że się tam szkoli tego, a tu tak... No.